Dzień dobry wszystkim, z tej strony Warga, co robimy? Sobie skaczemy! Narka! Gdzie mam kurwa pójść teraz? W dupę jebana mać, nie wiem. Chyba tu. Nie miało być... A, mam na nich skoczyć, tak? No nie jesteście zbyt wymagającymi przeciwnikami. Aczkolwiek szybcy są. Prześmilić go! Nacieraj! Jest ranny! Gdzie twoje umiejętności? Dawaj styma! Twoja porażka jest pewna! Idzie po ciebie śmierć! Walcz ze mną, tchórzu! No! Zabić go! Wykończymy cię! Gracia, pomóżcie mi! Gadaj krwawi! Kurwa! Rzuć mi stębiny! Dużo ich tutaj. Dobra, załatwieni, kurwa, w końcu. No dobrze, to jeszcze jeden został, nie? Nie. Zabić intruza! Złamać go! No jeszcze jeden, dawaj. No dawaj, miejmy to za sobą, kurwa, strzelaj do mnie. To nie. To się pierdol. Imponujące Jedi. No świetny. Widzę cię. Bidi, z tym. Nie wygrasz, obcy. Brak ci umiejętności. No pewnie, że mi brak umiejętności, a ty kurwa nie żyjesz. Proste. Ej, Bidi, zerknij na to. No i co tam masz, Bidi? A, coś tam było. Wow, nowe malowanie modliszki. Wow, kurwa, jesteśmy uratowani. Jak mężczyzna. Jesteśmy, patrz, bocian. Intruz. Trafiłeś mnie? No co ty, kurwa? No gdzie, kurwa, jeszcze ktoś strzela? No strzelaj, kurwa! Ale nie tym! Strzelaj normalnie. No to nie strzela. To się pierdol.
Dość już mam czekania na polecenia siostry. Trzeba zrobić porządek z tym intruzem. No dobra, to zróbcie. Tam jest przejście. Poza tym nic innego nie ma. Okej. Lo. Widzieliśmy statek spadający na bagna. To fajnie. Znaczy, no nie fajnie. Ostrożnie. Wyczuwam wielkie zagrożenie. Co ty kurwa nie powiesz? Ingerencja. I co, i to tyle? Gdzie ja mam dalej iść, co? You tell me! A, tutaj. Wow. Nice, ale ja już tyle przeszedłem górą, że szkoda gadać, że... Właściwie to nie ma się czym, kurwa, chwalić i przejmować. Kurwa. Mogę zwyciężyć! Pomoc, proszę! Pomoc, proszę! Czy odblokujemy tu skrót? No mam nadzieję, że to kurwa będzie coś w miarę sensownego. Nic tu nie ma? Nic. To nawet nie wygląda jak Blight Town, tylko to takie miasteczko w... Jezu, Depths w tym, ale w Dark Souls 2. Jar, ten tuż przed Czarnym Jarem, nie pamiętam jak się nazywało to. Już blisko, ale zboczyłem z kursu. Gris dziwnie się zachowuje. Zarzeka się, że widział kogoś niedaleko modliszki. Datomira mąci mu w głowie. No, czyli normalka. A ty w porządku? No nie widzę nikogo, więc... jeżeli chodzi o modliszkę. Właśnie wychodzę z wioski Braci Nocy. Próbuję wrócić na ścieżkę. Wygląda na to, że sobie radzisz. Tak, dajemy radę z Vidi. Tak, dajemy radę. Jezu, ile przeciskania się, kurwa. No. A co tutaj jest? Nic, myślałem, że coś jest. Tak wyglądało. Ale jednak kłamstwo, oszukaństwo. Odblokowano skrót. Tam! Rozum! Nie dajcie mu się pozbierać! No na pewno, kurwa, strasznie się, kurwa, trzęsę ze strachu. Dobra. Drzewko umiejętności. Co ja mogę zrobić? Zwiększę maksymalne zdrowie Kala. Opóźniona kombinacja. Aha, ja to chciałem. To jeszcze jeden punkt umiejętności potrzebny mi jest. No dobrze, to poczekamy, nie? Pewnie, że poczekamy, jesteśmy cierpliwi. W tył zwrot. Zatem. Co tu się kurwa wydarzyło ten? Pomście ich wszystkich. A pomści sobie kładą, chcesz kurwa. No dobrze.
W tę stronę powinienem iść. Prosto, prosto, prosto. No chyba tak. A, tak, ja nie mogłem wtedy przejść przez te gówno. To był ten gość, kurwa. Nie ma śladu. Może dopadli go bracia nocy. Może tak, a może nie. Intruz! Rozumiem! Nie unikaj co tu! Trzymam go! No dobrze, no. Sorry, chłopaki. Nie tak to miało wyglądać, no. Teraz jesteśmy na dobrej drodze. Bip, bip. Bardzo dziwne, że tutaj aż mogliśmy dojść. I nic tu nie ma. A sto nie powinny, kurwa, wypełznąć te, kurwa, siostry z tych jajek, kurwa, z tych tej moszny, kurwa, która tutaj jest? Pewnie tak będzie, ale to jak będę wracał. Hej, Billy. Dobrze, że pozostawiali te skrzynki tutaj. Co tam masz, Billy? No, nowe malowanie modliszki. Znowu ratuje mi to życie. Co tam masz? Skanuj. Przyjacielu, dotarliśmy do grobowca Kudżeta w poszukiwaniu Astry. Aha. No to dobrze chyba, nie? Coś się stanie? On sobie coś przypomni, nie? Już mam chyba wszystkie moce, które powinienem mieć, nie? Cokolwiek to było, przepadło. Co to znaczy, kurwa, cokolwiek to było, przepadło? Aha, to znaczy, że będzie boss zaraz. No cóż innego mogłoby być, kurwa, w momencie, w którym nagle się pojawia tutaj miejsce do sejwowania. A nawet... O! Proszę. A ma pedalski ten warkoczek, kurwa. Hej, Carl. Żołnierze klony. Jakiś rewanżyk później? Tak, pewnie. To git. Idziesz na szkolenie? Moment. Jeszcze raz. Lepiej się pośpiesz, Carl. Czaru nie należy do cierpliwych. Wtedy jeszcze byliście dobrzy, co? Podobno mają przyjść nowe rozkazy. W końcu. Chcę już opuścić tę dziurę. Opuszczamy brakę? Możliwe. Tylko go nie nakręcaj plotkami z drugiej ręki. Spokojnie. Uwierzę, jak usłyszę to od mistrza Topola. A skoro mowa o mistrzu... No tak, muszę iść. Lepiej się pośpiesz, Carl. Wszyscy mnie tu znają. Mistrz wezwał mnie na szkolenie. Dasz radę, młody. Jaro nie cierpi spóźnialskich. No i fajnie. Mistrzu Topol? Padawanie, pora na szkolenie. Tak, mistrzu? Dotrzyj do nas i nie każ mi czekać. Nie każ mi czekać. No ale co ja mam? Kurwa, co ja miałem zrobić? No kurwa, nie wiem, co mam zrobić. Ten trening
potrwa tyle, ile będzie trzeba. Zrozumiesz naukę płynącą z tego dnia. W ten czy inny sposób. Aha, dobra, kurwa. Okej. Potężne dowództwo. Kupcie, gdybyś był skoncentrowany, przewidziałbyś to utrudnienie. Co ty pierdolisz? Dołącz do mnie. Co za głupi, kurwa, trening. Zaczniemy od szkolenia fizycznego. Ale najpierw rozkazy. Braka bezpieczna. Wkrótce ruszamy do Maegito. Tak. Musisz... Wykonać co? Co się dzieje? Coś jest nie tak. Wykonać rozkaz 66. Nie! Pamiętasz? No tak, pewnie. Mistrzu. A co z tobą? A chuj ze mną. Stworzę dywersję i dołączę do ciebie. Jeśli nie będzie mnie, gdy dotrzesz do celu, odleć sam. Znajdę cię na bracę. Zrozumiałeś mnie? No, mnie znalazłeś. Nadchodzą. Zamknę grodzie, ale jeśli wejdą ci w drogę, nie wahaj się. Idź. I niech moc będzie z tobą. Dobra, będzie ze mną. Idź! Idź! Tutaj! Trzeba cię zabić! Przestańcie! Topol się przemieszcza! Potrzebujemy wsparcia! Będę musiał to przeciągnąć. Okej. To wszystko bez sensu. Co się dzieje? Widzimy tego Jedi? Ani śladu po tym małym. Szukać wszędzie. Nie mógł uciec daleko. Wentylacja znowu nie działa. Zaraz, co to za hałas? Zostać w pomieszczeniu. Sprawdzę to. Ups. Mamy straty. Topol zabił kilka drużyn. Strzelać, żeby zabić. Przyjąłem. Nie rozumiem. Co się zmieniło? Co to było? Ktoś jest w korytarzach. Jest nikogo tu nie ma. W windzie. I wtedy jeszcze tylko kawałek. Cyk, udało się przejść. Na co czekam teraz? Nie rozumiem tego. Czemu ja muszę, kurwa, naciskać ten przycisk L2, kurwa, przy tej... Czy to oczywiste, że chce się wspinać? Co innego mógłbym chcieć, kurwa, tu robić? Jest tu jakaś inna winda? Nie. Nie, to jest to samo. Bez sensu. Tu nie zejdę. Tu też nic nie zrobię. A, mogę tutaj przecież. Widzę tego małego padawana. Jest w turbowindzie.
radę. Pewnie, że nie dasz. Nie mogę się zatrzymywać. Bierzcie go i wtedy zajmiemy się... O nie, jak to się stało, kurwa? Straciłem miecz, kurwa. Podawanie! Miecz świetlny! Wybacz, mistrzu! Wspinaj się dalej, spotkamy się na górze. Oj. Dobrze, że te rzeczy mają powierzchnię, po których się można wspinać, nie? Ale by było chujowo, gdyby nie miały. Oj, za szybko, kurwa. Czyli robię wszystko to, co robiłem do tej pory. Dobra, ten niech idzie, kurwa. Pozabijać tam. No ale jemu się nie uda, znaczy w sensie mi się uda, tamtemu się nie uda. Nie wiem, jaki on kurwa powolny przy tym wszystkim. Chodź, padawanie! Musimy uciekać! No nic specjalnego, szczerze mówiąc. Blokada drzwi! Ajajaj, oj, oberwał. Ja też oberwałem. O kurwa, nowa moc. Nie, to było zatrzymanie czasu. Kal, drogo! O nie, i zginął! To oni wysadzili ten statek z samymi sobą tam? A, brzydko wygląda, brzydko zanimowane jest tutaj. No i co, coś, masz jakąś dodatkową moc, coś nowego? Padawanie. O nie. Nadeszła pora na szkolenie. Oż ty w dupę, kurwa, będę się z nim bił? Słabe trafienie. Masz słabą wolę. Brak ci dyscypliny. Pozwoliłeś mi umrzeć. Pozwalasz, żeby strach zakłócał twoją więź z mocą. Ups. Tak. Masz moją krew na rękach, uczniu. Oj, niedobrze. Jesteś porażką, biernotą, zdrajcą. Nie jestem zdrajcą, przestań. Nie jesteś Jedi. Jestem. A na mnie nakrzyczał bez sensu. Co, ja sobie złamałem miecz?
wytrzaskany kryształ. Bezużyteczny. Kurwa, niedobrze. Czemu ja to zrobiłem, kurwa? Może się dowiemy. Mam popsuty miecz. Bidi? Dzięki. Lepiej spadajmy. Nie umiem tego wyjaśnić. Chyba nawet tego nie rozumiem. I co nas tu czeka? Nie udało ci się? Ostrzegałem cię. Ten wędrowiec jest podejrzany. Dać ci spokój? Wydać na pastwę tego grożnego miejsca? Nigdy. Dobra, starczy już tego. Kim ty jesteś? No. Taron Malikos. Były Jedi. Nie kojarzę. Mamy z sobą wiele wspólnego. Wątpię w to. Tak? Przetrwaliśmy czystkę. No to niewiele, tylko jedną rzecz mamy wspólną. Moi ludzie mnie zdradzili. Byłem zmuszony ich zabić i uciekłem. W to. Odludne miejsce. Tutejszy mrok. Niemal mnie pożarł. Ale nie pożarł. Ale pokonałem go. Ja mam zepsuty miecz, więc wiesz. Przewodzisz braciom nocy. Tak. O. Te dzikusy szanują tylko siłę. A obaj wiemy, że moc to nasz potężny sprzymierzeniec. Nie. Używasz mocy, by zdobyć władzę. To wbrew wartościom rzeczy. Nie, jak to? Mroczne czasy. Co teraz zrobimy? One nas pochłoną, jeśli nie staniemy ramię w ramię. Ramię w ramię, jak brat z bratem. Nie potrzebuję cię. Ale twój miecz świetlny mówi coś innego. Ujrzałeś tam coś. Coś tam ujrzałem. Coś strasznego. Jest wiele takich miejsc na Datomirze. Dołącz do mnie. Mhm. I co? I będę bratem nocy? Nauczę cię kontroli nad tą siłą. Ja nie chcę być bratem nocy. Dołącz do mnie. A nauczę cię kontroli nad tą siłą. Znajome słowa, Malikosie. Siostra Merin, mogłabyś się nie wtrącać? Od tylu lat mówiłeś, że Jedi stoją za masakrą, w której zginęły moje siostry. Oto jeden z nich. A ty chcesz, żeby do ciebie dołączył. Musisz się z tym pogodzić. Jesteś zbyt słaba, mała wiedźmo. Słaba. Oszalałeś, Malikosie. Datomira cię zmieniła. A dzięki mojej lojalności udało ci się zawładnąć braćmi nocy. Nie jestem jak Jedi. Nie? Siostry nocy z Datomiry nie zdradzają swoich. Jedi też nie zdradzają. Jest wieczna. No, zobaczymy. No właśnie, zaraz wyjdą. Otaczają cię ich groby. Niedobrze. No niedobrze. Huno! Zawsze mnie śmieszy, jak ktoś wymyśla język jakiś taki, którym potem się niby mają gdzieś posługiwać. Tak jak elfi, na przykład język w Wiedźminie. Nie da się kontrolować! W ogóle każdy elfin. Kiedy walczysz z jedną siostrą z Datomiry, walczysz z wszystkimi. Walczysz ze wszystkimi! Uciekaj! O nie! Jedi! Thank you.
Gdzie jest ta modliszka? Moje ciosy cię dosięgną. Próbujcie, próbujcie. Sir! Sir! Nie Gris odpala modliszkę! Co się dzieje? Siostry na nocy! Wskrzesiła martwych! Gonią mnie! Hola, hola! Prowadzisz ich tutaj? Cicho! Kapitanie, szykuj się do startu! Dobrze. Resident Evil taki trochę. Dotarłem. Zabierz nas to! O nie, zombiaki się podłączyły. Coś ty zrobił. Martwe wiedźmy pełzają mi po statku. Leć już. Leć. Co, mieczyk ci się popsuł? Co się stało? Co z grobowcem? Miecz twojego mistrza. Nie działa. Widziałem. Mistrza Tupol. Tupolew, mistrz Tupolew. Moja wina. O Jezus, teraz dopiero. Wszystko przypadło. Nie ocaliłem go. Karl, byłeś tylko dzieckiem. Nie. Nie, wiem, że mogłem mu pomóc, gdybym był silniejszy. Nieprawda, co ty pierdolisz, kurwa? Słuchałeś go. Mogłem mu pomóc. Nic nie zrobiłeś źle, kurwa, Karl. Karl, czas bym powiedział, co się ze mną działo, kiedy uciekłam Imperium. No mów. Przyprowadzili mi Trillę. Okej. Gdy spojrzałam jej w oczy, zrozumiałam, co uczyniłam. Co uczyniła? Była inkwizytorką. Coś we mnie umarło. Straciłam kontrolę. Sięgnęłam ku ciemnej stronie. I co zrobiłaś? Zabiłam wszystkich. No. Co do ostatniego. Czyli tak trochę jak w tym. Z wyjątkiem niej. A nie z wyjątkiem lata... jej? Nie z wyjątkiem niej. Nie, nie mogłam sobie wybaczyć. Tak jak byłam... trochę historia Vadera. Miałam w sobie wściekłość. Te same słowa, co Vader, ona mówi, w sensie Anakin. Próbowałam zdusić, ale nie mogłam uciec przed sobą. I chciałam już tylko umrzeć. Bo on nienawidził piasku. To o to chodziło. Ale dowiedziałam się o Holokronie. Iskrze nadziei, że jest jakaś przyszłość. Że to wcale nie koniec. Wstawaj. Ja nie zmienię swoich czynów, tak jak ty nie uratujesz swego mistrza. To już przeszłość, ale musisz postanowić iść dalej. Jak? Właśnie jak? Zaczniesz od tego. No czyli co, naprawić kurwa miecz muszę jechać, tak? Zbudujesz teraz nowy. No mam trochę tych części, sobie mogę, kurwa, zbudować nowy. Ilum. Illuminati. A budujesz ten miecz, czy nie? Karl. Czeka cię próba. Wiem. W porządku. Ale nie tylko tutaj. A gdzie jeszcze? Każdego Jedi kusi ciemna strona. Nie dziwię się. I bardzo łatwo jej ulec. Dasz mi swój miecz? Cały czas się z nią zmagasz. Nawet po tym, jak odcięłaś się od mocy. Na czerwono? To nigdy się nie kończy. Nie. I to właśnie ta próba.
Ta walka stanowi istotę tego, kim jesteśmy. A to tak jak Luke Skywalker, nie? On miał niebieski promień w Mieczu Świetnym, a potem zmienił się na zielony. Dowiedzieć się, kim jestem. I zmienił strój na czarny. W trzeciej części. Strzaskane jezioro. Aha, nie mogę użyć. Aha, nie mogę. Ech. No dobrze, to w następnym odcinku, moi drodzy. W następnym odcinku sobie pomachamy mieczem, kurwa, i może naprawimy w końcu nasz. A póki co, dzięki wielkie, że ze mną byliście. Ba, 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 ba.